A to jest akcja. Siemaneczko widzowie, z tej strony Amtix. Dzisiaj z moją przyjaciółką Juliuszem i z moją siostrą Milky Wayem. Przepraszam. A i oczywiście kanał Juliusza znajdziecie na dole w opisie. W dzisiejszym odcinku sprawdzam, która mnie lepiej zna. W dzisiejszym odcinku sprawdzam, która mnie lepiej zna. Czy moja siostra, czy moja najlepsza przyjaciółka. Będę zadawać im pytania, a one będą na nie odpowiadać i zobaczymy, która lepiej odpowie. Ja boję się trochę. A ja nie boję. Dobra. Oczywiście zapraszam do polubienia mojego kanału, do polubienia kanału Juleczki, do zostawienia subskrypcji oraz łapeczek w górę. Przechodzimy do odcinka. Dobra, także zaczynamy. Pierwsze pytanie to. Najpierw zapytam Milky Way'a, jakie jest moje ulubione danie? Nie wiem, pomidor. A to warzywo. Danie! A tam to nie wiem, jest ten owoc. Ale nie wiem, no to czekaj. No jakie jest moje danie? Ja sama nie wiem. Masz makaron. No teraz to jest. Spaghetti? Dobra. I... smażony. Jurka zgadła! Brawo! A smażony makaron? Na początku myślałam, że spaghetti z ziemniakami. O, to też lubię bardzo. Dobra, drugie pytanie to. Co lubię robić w wolnym czasie, Milena? Oglądać. Ale co oglądać, jak już mam coś? Milena. A ty? Co mówisz? Jessy. Co Milena robić w wolnym czasie? No piszesz zdanie na grupie? Nie, dobra, ale no nie wiem, może oglądasz jakieś seriale czy coś? No i w sumie tutaj obie zgadły, bo i oglądam youtuberów, i oglądam jakieś seriale, ale jeszcze w wolnym czasie lubię siedzieć na telefonie, oglądać TikToki, grać w gry na komputerze. No to mucha lata! To rzeczy! No właśnie! No i lubię jeszcze śpiewać sobie tanie. Gdzie pytanie? Moje ulubione kolory to? Wszystkie? Żółty, fioletowy i zielony. Dobra, ty? Żółty, fioletowy, czerwony i czarny. Juleczka! Chyba wszystkie. Co? Chociaż Milenka to mogłaby mi zaliczyć w sumie tak pół punkta, bo nie wymienia wszystkich, ale zielony? Julka nie wymieniła zielonego, ale ja też lubię zielony. Lubię zielony, ostatnio lubiłam zielony. Ja myślę, że obydwie odpowiedziały tak, dobrze. Tak, obydwie. Słuchajcie, widzowie, przechodzimy do pytania czwartego. Jakie jest moje ulubione zwierzę? Pies. No, pies. Na pewno? Na pewno. Słonia wolę! Słonia wolę! Dobra, obie słonia wolę, no przecież. A ty mi, że pies, a ja już myślałam, że ona, jak powiedziała pies, to myślałam, liczyłam na nią, że ona powie słoń, a nie powiedziała, że słoń. Ja obrażam się na was. Zapomniałam słonia wolę. Ale ja pierwsza powiedziałam. Obie zgadłyście, za obie. A psa nie lubisz? Lubię też, ale słonia wolę. Dobra. Piąte pytanie. Patrzcie, w ogóle mi przyjaciółka zrobiła bransoletkę. Słonia wolę. Tutaj. Słonia wolę i to jest taki słonik. Słonia? Słonia, no bo nie było. Słonia wolę. Słonia wolę. Słonia wolę. Słonia wolę. Pytanie szóste. A nie, sorry, to pytanie piąte teraz. Kim chcę być w przyszłości? Aktorką. Aktorką. Youtuberką. A ty mówisz aktorką? Dobra, drugi punkt. I chciałabym być youtuberką i aktorką. W sumie też myślałam... piosenkarką. Co? No, piosenkarką coś tak myślałam, tancerką, coś w tym stylu. To takie zainteresowanie. Nie ma. Jakie jest moje marzenie? Zostać nowy rower. Co? Jakie? Ale ile wbić subskrypcji, co chcę zrobić? 100 tysięcy! A chcesz mieć guzik! No, a teraz mówisz? No nie, ale chcesz polecieć do Paryża. Ja wiem! Dobra, ja już tak pomyślałam o Paryżu, ale jak ona zaczęła o tym, jak ty zaczęłaś o tych subskrypcjach, to pomyślałam, że chyba jednak nie. Ja myślę, że następne pytanie Julka nie odgadnie, a Milenka odgadnie. Tak? Dobra. Jaki jest, no nie, Julka to ogarnie, jaki jest mój ulubiony serial? Czyli wszystkie seriale, które mam. Stranger Things. Ale czekaj, ja ci wymienię wszystkie moje ulubione seriale, a który jest taki najlepszy? Stranger Things, Wednesday, Lock a K. Lock a K i Stranger Things. A jeden. Mam dwa w głowie. A którym cały czas się bawiłam? Lock a K. Powiedziała Stranger Things, niech tak zostanie. Mam dwa w głowie. Tak, Stranger Things. A ty co robisz?
Nie wiem, mam parę kobiet. No to powiedz tam, który... Nie bądź, kiedyś coś lubiłaś. No taki, który wiesz, najczęściej. Nie wiem. No to, ale przepraszam. Albo Stranger Things, albo Wednesday. Ale... Wybierzyłam. No! Dobra, Stranger Things. Dobra, a ja tak. Tak, bo kiedyś mówiłaś, że Stranger Things jest tak, bardziej oryginalny. Tak, a ja wiem, bo mówiła to na tym. Oryginalny, że jest bardziej oryginalny, czy coś. Jeszcze Loka Cable to lubię, zresztą Wednesday, te trzy seriale są... Nie, ja lubię Loka Cable, właśnie tak myślałam w głowie. Loka Cable. Promuję seriale Netflixa. Dobra, a piątego. Ósme. Jaki jest, jakie mam hobby, proszę, Milky Way? YouTuberka. Ręce podają. Żartuję. Można odpytać dobrze teraz, ty, jakie twoje hobby? Kochasz śpiewać. No. Co jeszcze? Coś jeszcze? Czy tylko to? Obu. Dla obu, ale całego byłam pewna, ale... Macie ortografię trzeba nauczyć. Dziewiąty. Mój ulubiony przedmiot w szkole to... Plastyka. No. Testy. Czekaj. Muzyka. Juneczka! Wymień moje minimum czterech przyjaciół. Jula będzie. Jula, Olga, Maja. Wiem. Alma Palma. A liczą się ci spoza szkoły? Tak. Dobra, to tak, ja. Olga, Alma Palma i Dobrochna. Juneczka! Brenie 11. Mój ulubiony deser. Deser, no ale co ja lubię? Nie film. Lubisz lody. No, Julka sobie na lody. Ty co mówisz? Lody, ale wiem skąd. Tam, gdzie ostatnio byliśmy i ten taki shake truskawkowy. Jakby ten lód, co ostatnio jadłaś. To nie było pełne szkoda. Chodzi o ciasteczkowy tak, ale tak, teraz. No. Ulubiony deserów powiedziała Milena. Właśnie ciasteczkowy larytas, więc dla obu punkcik. Czy zająłam kiedyś pierwsze miejsce? Jak tak, to w czym? Tak, w basenie. Nie. W czym? Po prostu basen, zawody. Miałaś po pływaniu. Tak, a ty? Aha, wiem. No te zawody pływackie, co wtedy jechałaś i czekaj, coś jeszcze? Nie chyba. Dobra, dla obu punkcik, tak, zawody pływackie, zdobyłam pierwsze miejsce. Tam co jechałaś, myślałaś, że się nie spotkamy. Kiedy zajęłam trzecie miejsce, jak byłam mała w 1-3, a w czwartej klasie zajęłam pierwsze miejsce w pływaniu. Znałam cię w 1-3. Znaczy znałam cię. Znowu przychodziłeś raz do klasy. Jak ty tak możesz? Pytanie 13. Morze czy góry? No może. Milky Way? Może. A ty co mówisz? Góry. Punkt dla Milky Way. A może? Tak, ja mam plażę. Ja lubię się kąpać. Zresztą moja przyjaciółka Wiktoria, jak to oglądasz, to wiesz o co chodzi. Ja, ona mi mówi, że się nie lubię kąpać, tylko ja ciągle leżę na piasku. No, bo to jest po części prawda. Ja ciągle z dominem uważać na falę. No dobra, no to wtedy lubiłam, ale ja lubię się opalać. Dobra, 15. Moje słowo roku to... Ostatnie. Co? Moje słowo roku to... Słonie wolę. No jakie jest moje słowo? Esa albo słonie wolę. No gdzie możesz tak zastanawiać? Moje słowo, moje słowo. Twoje, słonie wolę. Dobra, no. A co są dwa słowa? Lol, XD, słonie wolę. 16 pytanie. Jak mówiłam na pomidora w dzieciństwie? Jezu. Pompom. A ty? Nie ona powiedziała pompom, a ty jak mówisz? Jak mój brat, podory. Pytam ile leży. A mój brat mówi podory. Pompom. Ale ty na kiedy... Pont dla Mileny. Generalnie widzowie, to jak chciałam kiedyś parówkę z ketchupem, to mówiłam, mama zrób mi parówkę z pompomem. Pajówkę. Pajówkę z pompomem chciałam. A jak ja mówiłam ja mówiłam na zająca, mówiłam jając, albo jęduni. Jak? Jęduni? Ale ja nic nie myliłam, ale... Ja mówiłam na wszystko, co tam po niebie dini. Ale jak mówię ten kuś, to mówiłam, panie kuwają pomylę. Co ja mama myliłam zawsze? A ci ksancona myliła, przypomnij. Nie pamiętam, ona myliła... A, ona miała burę bumeranga, no burę mam mówiła i
kokleta. O, kokleta! Ale była burza! Burza idzie! Słuchajcie, widzowie, to już koniec tego odcinka, koniec pytań. Dziękuję bardzo mojej siostrze Milenie. Chciałam wystąpić mojej przyjaciółce Juliuszu, która też prowadzi konto na YouTubie. No i pamiętajcie, link do jej kanału w opisie. Uwaga! Jednym punktem wygrała Juka! Zobaczymy, jak ciebie zeznać twoja młodsza siostra, a twoja najmłodsza siostra. Jak zacznie gadać. Co? Nie, brawa. No i widzowie, na dziś koniec odcinka. Koniecznie zostawcie łapeczki w górę oraz subskrypcję po więcej. I pamiętajcie, kanał Juliusza